Proszę pani, proszę pani, mogę się jeszcze pobawić? Dzieci, teraz jest pora na lunch. Proszę siadaj i jedz ładnie obiad. Dobrze, proszę pani. Jaki pyszny obiadek. A kiedy przyjdzie moja mama? Za niedługo. Cześć dziewczynki, co robicie? Bawimy się w przedszkole. Ja jestem nauczycielką, a Julka przedszkolakiem. Fajnie, ale nie chciałybyście lepiej pobawić się w szkołę? Za niedługo pierwsza klasa. Mamo, ja nie chcę iść do szkoły. W przedszkolu jest fajnie, mamy fajne zabawki i panie nauczycielki. W szkole trzeba się tylko uczyć i uczyć i nie wolno nosić zabawek. Ale w szkole też jest fajnie, będziecie mieć nowe koleżanki i kolegów. A ja nie chcę nowych kolegów, nie lubię chłopców. Nie chcemy iść do szkoły. Może porozmawiamy o tym później. Max, słuchaj, bliźniaczki nie chcą iść do szkoły. Trzeba z nimi porozmawiać i przygotować do tego dnia. Przecież to już za niedługo. Pomyślałam, że to dobry pomysł, żebyś do nich poszedł i opowiedział swój pierwszy dzień w szkole. Ach tak, pamiętam jak dziś swój pierwszy dzień w szkole. Byłem dość niski jak na swój wiek. Koleżanki okleiły mnie papierem toaletowym od stóp do głowy. Nie mogłem się w ogóle ruszyć. Pamiętam do dziś ich śmiech. Tak, to był straszny dzień. O, Max, raczej nie opowiadaj tego przy dziewczynkach. Nie masz jakiegoś miłego wspomnienia? A, mam. No widzisz, jakie? Raz koleżanki podłożyły mi do torby sztucznego węża. Sięgnąłem do tornistra. Tak się wystraszyłem, że odruchowo rzuciłem tego węża na nauczycielkę. O mało co nie zemdlała ze strachu, bo wąż wylądował na jej szyi. Przez resztę dnia siedziałem w kącie. Max, to wcale nie było miłe wspomnienie. Nie? Wiesz co, może lepiej ja im coś opowiem. Mogę jeszcze ci coś opowiedzieć. Nie! Okej. Cześć, tata! O, dziewczynki, chcecie posłuchać moich opowieści z czasów szkolnych? No jasne! Ojej, już jest tak późno? Julka, Tola, pospieszcie się, nie możecie się spóźnić na lekcję! Jesteśmy gotowe, mamusiu? Gotowe? Zęby umyte? Tak! Włosy uczesane? Tak! Książki? Zabrane! Spakowane! Co się stało? Wczoraj jeszcze nie chciałyście iść do szkoły! Tata opowiedział nam, jak minął jego pierwszy dzień w szkole. Co? Chyba nie opowiedział wam o... Powiedział, że to był superowy dzień. Poznał swoich najlepszych kolegów i nie mógł się doczekać następnego. Już się bałam. Świetnie, to chodźmy. Dzień dobry, dzieci. Jestem pani Edyta. Będę waszą wychowawczynią przez najbliższe 3 lata. Dzień dobry, pani Edyto. Mam nadzieję, że będziemy się świetnie razem bawić i wiele was nauczę. Chcę was trochę lepiej poznać, więc każdy opowie mi coś o sobie. Proszę, dziewczynki z pierwszej ławki, zaczynajcie. Jestem Nikola, mieszkam w bloku. Niedawno przeprowadziłam się tutaj z Barcelony. Bardzo lubię grać w siatkówkę. Świetnie, Nikola, dziękuję ci. Następna osoba. Może jakiś chłopak. Tylko nie ja, tylko nie ja. Proszę, może ty? Opowiedz nam coś o sobie. O nie! Jestem Bartek. Dalej, Bartek, nie wstydź się. Powiedz, co na przykład lubisz robić. Lubię bawić się z moim chomikiem. Hej, nie wolno się naśmiewać z innych. Właśnie. Proszę, teraz wy dziewczynki. Cześć, jestem Julka. Mam siostrę Tolę i psa Tofika i kotkę Kicie. I bardzo lubię się nimi opiekować. Świetnie, Julka. Hej, ja tu chciałam powiedzieć, ukradłaś mi mój tekst. Nieprawda, ćwiczyłam go w swoim pokoju. Na pewno mnie podsłuchałaś. Nie, ja tu chciałam powiedzieć pierwsza. Dziewczyny, proszę się nie kłócić. Tola, twoja kolej. Jestem Tola, to jest moja siostra Julka. Mam psa Tofika i kotkę Kicie. Dobrze, Tola, to już wiemy. Chcesz jeszcze nam coś powiedzieć? I bardzo lubię się nimi opiekować. Okej, widzę, że macie te same zainteresowania. Skoro już wiemy co nieco o sobie,
wybiorę dyżurnych na ten tydzień. Zobaczmy. Może Nikola i Bartek. Nie mam mowy, nie chcę z nim być. To nie było miłe, Nikola, przeproś. Przepraszam. Ja mogę być z Bartkiem. Dziękuję, Julka. W takim razie mamy dyżurnych, Julka i Bartek. Dzięki, Julka. Nie ma za co. O, ktoś się tu chyba zakochał. Julka i Bartek, Julka i Bartek. Przestań, Nikola, to nie jest śmieszne. Dziewczyny, koniec. Zapraszam na przerwę, proszę zejść do stołówki na obiad. Julka, dlaczego zgłosiłaś się na dyżurną z Bartkiem? Pamiętasz, co tata nam opowiadał? On też był nieśmiały i najmniejszy z klasy. Koleżanki mu dokuczały. Nie można tak robić. Bartek jest fajnym kolegą i musimy go bronić. Czy to krzesło jest wolne? Nie, zajęte. O. Bartek, siadaj z nami. Dzięki. Mówiłeś na lekcji, że masz chomika. Jak się nazywa? Tuptuś. Super, możemy go kiedyś zobaczyć i pobawić się z nim. Lubimy chomiki. Jasne. A mogę kiedyś do was przyjść i pobawić się z Tofikiem? Mama nie pozwala mi mieć zwierząt w domu. Oprócz chomika. Pewnie, jesteś fajnym kolegą. Hej, a gdzie moje książki? Bartek, zobacz, mam twoje książki. Ha, ha, ha. Jak chcesz, to sobie je weź. Oddaj mi je. Oddaj, to moje. A, weź sobie je, jak potrafisz. O, chyba ktoś tu jest za niski. Ha, ha, ha. Oddaj. Olek, przestań dokuczać Bartkowi, bo będziesz miał kłopoty. Kłopoty? A co ty mi możesz zrobić? Chcesz się przekonać? Tola, musimy coś zrobić. Olek jest okropnym kolegą. Już wiem, co zrobimy. Hej, co robisz? Puść mnie. Nie, puśćcie mnie. Ratunku, ratunku. Uwolnijcie mnie, nie mogę się ruszyć. I co, jak się teraz czujesz? Nie będziesz już dokuczał Bartkowi? Nie, obiecuję, ale mnie uwolnijcie. Co się tutaj dzieje? Kto ci to zrobił? Julka i Tola. Dziewczyny, czy to prawda? Tak, proszę pani. Dlaczego to zrobiłyście? Olek cały czas dokuczał Bartkowi. Chciałyśmy mu pomóc. To miło z waszej strony, ale będę musiała po lekcjach spotkać się z waszymi rodzicami. Dzień dobry, pani Edyto. Czy coś się stało? Chciałam państwa poinformować, że Julka i Tola dzisiaj trochę nabroiły. Ojej, pierwszego dnia w szkole? Jak to się stało? Spokojnie, zrobiły to w obronie kolegi, więc nie poniosą żadnej kary, ale na przyszłość proszę im wytłumaczyć, że nie wolno tak postępować, tylko należy powiadomić nauczyciela. Dobrze, oczywiście obiecujemy, że porozmawiamy z córkami. A tak właściwie, co konkretnie zrobiły temu chłopakowi? Ha, to dość zabawne. Obwiązały go całego papierem toaletowym. Mówi pani papierem toaletowym? No tak, nawet nie umiał się ruszyć. Nie wiem, skąd dzieci biorą takie pomysły. Ja też nie wiem. Czyżby? A ja się chyba domyślam. Dzięki za obejrzenie filmu, a teraz pozdrowienia. Pozdrawiam serdecznie Miraculous Biedronka i Czarny Kot, Martynę Karwowską, Gierkową Zuzę, Wiktorię, Coco Queen, Ole Ole, Magdalenę Radomską, Lolusia Podusia, Gabrysię i Emilkę, Vanessę Urlicką, Sweet Vicky, Katarzynę Piątkowską, Olcie, Wikę, Wikę i Karolcie oraz Madzie. Pozdrawiam również serdecznie wszystkich moich widzów. Dziękuję za oglądanie naszych filmów, wszystkie łapki w górę i subskrypcję naszego kanału. Zapraszam również na naszego Facebooka,
który działa od niedawna. Będę tam wrzucać kolejne odcinki Rodzinki Barbie. Komentujcie i lajkujcie nasze filmy. Dzięki, pa pa!